ruiny ośmionabowej bazyliki Panagia Christopolitissa z VI wieku. W wyniku trzęsienia ziemi pod koniec VII wieku bazylika częściowo zawaliła się. Nad ruinami chodzi się po specjalnie wybudowanych pomostach. W XV wieku wybudowano tu stojący do dziś kościół Agia Kyriaki, czyli świętej Dominiki. Mozaiki zachowane na podłogach dawnej bazyliki. Schody prowadzące na teren parku archeologicznego Kato Pafos. Park został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 roku i słynie z niezwykle dobrze zachowanych mozaik z okresu od II do V wieku naszej ery. Mozaiki w tak zwanym Domu Ajona. Mozaika w tak zwanym Domu Tezeusza, przedstawiająca walkę Tezeusza z Minotaurem. Mozaiki w tak zwanym domu Dionizosa. Mozaika cztery pory roku. Jest tu 2000 metrów kwadratowych rzymskich mozaik z II wieku naszej ery. Nad wszystkim góruje biała, całkiem współczesna latarnia morska. Malownicze ruiny zamku Saranda Colones, czyli 40 kolumn. Zamek został wzniesiony w VII wieku, a potem był wielokrotnie przebudowywany. Ostatniej przebudowy dokonali Turcy Osmańscy w XVIII wieku. Port w Pafos. Miasto jest ważnym ośrodkiem turystycznym. Liczy około 35 tysięcy mieszkańców. Według mitologii greckiej u wybrzeży Pafos narodziła się z morskiej piany bogini miłości Afrodyta. U wejścia do portu znajduje się zamek. W tym miejscu już w czasach Cesarstwa Bizantyńskiego powstała forteca broniąca dostępu do portu. Zamek został przebudowany w XIII wieku, zniszczony przez Wenecjan w XVI wieku i ponownie odbudowany przez Turków Osmańskich. Latsi to malownicza wioska w północnej części Cypru, w pobliżu miasteczka Polis Chrysochous. W okolicy nie brakuje piaszczystych, dobrze zagospodarowanych plaż. Na jednym ze wzgórz jest miejsce zwane łaźniami Afrodyty.
Zgodnie z legendą, Afrodyta zwykle kąpała się tu po zażyciu kąpieli morskiej. Tutaj też po raz pierwszy spotkała pięknego młodzieńca Adonisa, z którym miała syna Golgosa. Ze wzgórza roztacza się piękny widok na zatokę Polis. Wróciliśmy do Pafos, ale już nie do jego zabytków, lecz na nadmorską przechadzkę. Między miastami Pafos i Limassol, niedaleko wsi Kuklia, znajduje się formacja skalna zwana Skałą Afrodyty. Zgodnie z mitem, w jej pobliżu z morskiej piany wyłoniła się grecka bogini piękności Afrodyta. Zgodnie z lokalną tradycją, opłynięcie skały nago przy pełni księżyca i o północy przyniesie nieśmiertelność i wieczną młodość. Ostatni rzut oka na skałę Afrodyty z wysokiego nadmorskiego klifu.